Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkie dzieci, które włączyły się w rysowanie albo w inne place artystyczne, które przedstawiają tajemnicę Różańca Świętego. Tak jak zapowiadaliśmy, są nagrody w postaci cudownego medalika, różańca oraz karteczki, która mówi, co to za cudowny medalik, dlaczego ten medalik w ten sposób właśnie o nim mówimy. Ale zanim dam nagrody, to proszę powiedzieć, jak narysowałeś tajemnicę Różańca Świętego? Rysunek modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, tak. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu, tutaj co mamy? Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie Pana Jezusa, co jeszcze? Droga krzyżowa. Ukoronowanie Maryi. To jest chyba w niebo wstąpienie Pana Jezusa, tak? Dobrze widzę? Chrzest Pana Jezusa. Ostatnią wycieczkę. Narodzenie Jezusa. Narodzenie Pana Jezusa. Jak Pan Jezus już był ukrzyżowany na krzyżu. Okej, a więc teraz tak, podchodzimy tutaj do Pana Piotra po cudowny medalik, do mnie po karteczkę i oddajecie mi proszę Wasze piękne prace artystyczne. Cudowne są. I tutaj zabieramy jeszcze tak, o, pięknie. Proszę bardzo, zabieramy, dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj. Proszę się poczęstować. O, oj, jedna tajemnica nam uleciała. Dobra, wracamy na miejsce. Dziękuję bardzo jeszcze. I przechodzimy do głównego losowania, czyli trzy nagrody pocieszenia i miś Franciszek, nie Franciszek, tylko Stefan, który zamieszkał u kogoś na cały tydzień, jak w Totolotku. Zanim było losowanie główne, to najpierw było jakieś takie mniejsze losowanie, a teraz przechodzimy do głównego losowania i dzisiaj Pan Piotr, nasz szafarz, będzie losował dzieci, które najpierw zabiorą nagrodę pocieszenia. Trzy osoby do nagrody pocieszenia. I Panie Piotrze, kogo tutaj mamy? Proszę bardzo. Odpowiedź prawidłowa to wielbłąd. I pierwsza osoba to jest Aleksander Lewandowski z klasy 4D. Olek, zapraszamy. Olek Lewandowski. Okej, śmiało. Druga osoba, niepodpisany los, to jeszcze raz losujemy, a nie, niepodpisany, dobra. Dodatkowe losowanie i Hania Gryczan z Zerówki, zapraszamy Hanię po nagrodę i ostatnia osoba i Bartek Cieślikowski z klasy 3 A. To są osoby do nagrody pocieszenia. Poproszę jeszcze Bartka. Pan Piotr wręczy nagrodę pocieszenia. I w końcu losowanie, na które wszyscy czekają, czyli losowanie misia. Panie Piotrze, proszę zwolnienie blokady. I mamy Kubę Barańskiego z klasy 3 B. Gdzie jest Kuba? Nie widzę Kuby. Jest Kuba? Kuba ręce? Jest. O, pięknie. Kuba, zabierzesz misia po mszy świętej, dobra? Do domu na tydzień. Proszę się ładnie opiekować i karmić misia Słowem Bożym. A my za chwilę rozpoczniemy niedzielną Eucharystię.